Hej! Chciałem Wam pokazać mój motocykl Romet ADV 125 Fi Pro. Jest to jeden z najmocniejszych motocykli spełniających normę Euro 4 o pojemności 125 cm3. Motocykl ma 10 koni i według producenta rozpędza się do 90 na godzinę. Jednak mój egzemplarz potrafi wyciągnąć 110 ze mną na pokładzie przy moich 88 kg. Wszystkie światła z wyjątkiem głównego przedniego reflektora są na LEDach. Kierunkowskazy, tylne, podświetlenie tablicy rejestracyjnej, komplet. Mamy także tablicę rozdzielczą, podświetlaną na niebiesko i na pomarańczowo. Można przełączyć jednym przełącznikiem. Naprawdę polecam ten motocykl dla osób, które lubią sobie czasem zjechać z asfaltu. Z przodu mamy zawieszenie typu upside down, które świetnie wybiera wszystkie nierówności. Z tyłu wahacz na pojedynczym amortyzatorze. Jadąc na tym motocyklu, wyglądamy jakbyśmy wrócili właśnie z Dakaru. Atutem tego motocykla są też gmole i 3 kufry. Wszystko fabryczne. Z moich własnych przeróbek podgrzewane manetki, chlapacz na przednim błotniku oraz odblaski naklejane zamiast przykręcanych. Jeśli chodzi o użytkowanie tego motocykla, sprawdza się bardzo dobrze na drodze i całkiem nieźle w terenie. Jest to dosyć duża i ciężka maszyna, jeśli chodzi o pojemność. Trzeba brać poprawkę na wyżej zawieszony środek ciężkości. Z ciekawostek, w Chinach te motocykle służą w jednostkach policyjnych. Jest świetny do nauki i jako pierwszy motocykl. Dobra. Lajkujcie, subskrybujcie kanał! Dzięki, cześć!